Czy słyszałeś już o Ekozambut? To właśnie oni specjalizują się w instalacjach związanych z energią słoneczną, energią geotermalną i biomasą. Uwaga! W tej chwili trwa promocja! Tylko i wyłącznie do końca kwietnia. Instalacja 1 kW za 4000 zł brutto wraz z montażem, projektem technicznym, fachowym doradztwem i przygotowaniem dokumentów zgłoszeniowych do zakładu energetycznego, czyli instalacja pod klucz. Takie rzeczy tylko w Ekozambut, Zamość, ulica Sikorskiego 16A. Jesteś zainteresowany audytem? Zadzwoń i ciesz się naturalnymi źródłami energii Ekozambut. Telefon 737 168 005. Powtarzam, 737 168 005. Dietrich, nowo otwarty punkt w Lubaczowie przy ulicy Konopnickiej 3, zaprasza do współpracy instalatorów, biura projektowe i klientów indywidualnych. Punkt oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru technicznego, a także serwis urządzeń. Na klientów czekają też atrakcyjne ceny. Sponsorem audycji jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyt we marzenia. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie. W marcu utrzymywała się presja migracyjna. Odnotowaliśmy 24 marca przekroczenie granicy przez 3 cudzoziemców. Patrol realizował swoje czynności służbowe w rejonie granicy, odległości około 200 metrów od linii granicy. W pewnym momencie funkcjonariusze zauważyli 3 osoby ukryte za drzewami. Osoby te nie podjęły ucieczki, w związku z tym funkcjonariusze przystąpili do legitymowania tych osób. Jedna z tych osób posługiwała się w stopniu umożliwiającym komunikację językiem angielskim. Cudzoziemiec stwierdził, że 3 mężczyźni są obywatelami Syrii. Jednak w toku dalszych czynności służbowych przeprowadzonych już na placówce okazało się, że mężczyźni są obywatelami Algierii. Na Ukrainie przebywali około roku, poznali się w Kijowie, gdzie pracowali, studiowali i tam wspólnie postanowili dokonać nielegalnego przekroczenia granicy do Polski. W godzinach nocnych taksówką z Lwowa w rejon granicy dostali się, następnie pieszo próbowali przekroczyć granicę. Poruszali się za pomocą urządzenia GPS w telefonie komórkowym. Jednak po około 10 godzinach, gdy rozładowała się bateria w komórce, mężczyźni zmęczeni nie wiedzieli, gdzie się znajdują, dlatego nie podjęli próby ucieczki. Planowali dostać się pieszo do najbliższego miasta po stronie polskiej, skąd chcieli udać się do Niemiec i Francji. Mężczyźni przyznali się do winy. Zeznali, że nikt nie pomagał im w organizowaniu nielegalnego przekroczenia. Również w miesiącu marcu funkcjonariusze placówki w Lubaczowie zatrzymali pojazd pochodzący z kradzieży. Dodatkowo strona ukraińska poinformowała 2 dni po zatrzymaniu 3 obywateli Algierii, że dokonała zatrzymania 6 obywateli Nepalu, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę do Polski. W miesiącu marcu funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Chorzyńcu-Zdroju w trakcie patrolu zauważyli na pasie ornym przedmiot przypominający moździerz. Wezwali w związku z tym drużynę rozminowania 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, która zabezpieczyła niewybuch i usunęła go z pasa drogi granicznej. Biblioteka w Baszni Dolnej realizuje projekt Biblioteka Lokalnym Centrum Historii Mieszkańców Gminy Lubaczów. Za nami spotkania w naszych filiach bibliotecznych już, więc w Krowicy samej, w Opace, w Młodowie, w Załużu i w Lisich Jamach. Dzisiaj właśnie spotykamy się tutaj w Baszni Dolnej, gdzie będziemy mówić o historii parafii w Baszni Dolnej, ponieważ w ubiegłym roku parafia obchodziła 80-lecie istnienia. I wiadomo, 80 lat to duszpasterze, którzy tutaj pracowali, to również liczne powołania, żywy kościół, czyli mieszkańcy.
I my tutaj spotykamy się, kończymy taki pewien cykl tych spotkań, które rozpoczęliśmy już na początku roku. I zaprosiliśmy mieszkańców tutaj, którzy nam opowiedzą właśnie o historii parafii, o życiu codziennym, którzy pamiętają w oparciu o swoje pamiątki rodzinne, czyli zdjęcia, które chcę jeszcze powiedzieć, że biblioteka również zbiera dokumenty, pamiątki, fotografie z minionych stuleci czy z minionego wieku i mieszkańcy chętnie też dzielą się tymi dokumentami. Nie są to oryginały, ale są to skany tych dokumentów i również tą drogą chcę zaapelować, żeby jeśli ktoś ma takie fotografie, dokumenty w domu posiada, to może właśnie podzielić się nami, a my umieszczamy te dokumenty w cyfrowym archiwum tradycji lokalnej. Tutaj dzisiaj też będzie o tym mowa na spotkaniu. Czy mieszkańcy chętnie angażują się właśnie w to dzieło? Tak, ponieważ my ten projekt realizujemy już od 2013 roku, a więc nazbierało się tego przez te lata. Mamy prawie 80 dokumentów właśnie, bo są to takie po prostu część tych dokumentów jest umieszczona właśnie na stronie CATL-u, a oprócz tego w bibliotekach również mamy różne inne fotografie, które dzisiaj część właśnie będziemy tutaj oglądać na spotkaniu, czy też mówić o tym, kto jest na tych fotografiach, co przedstawiają, bo są tam niektóre zdjęcia, które po prostu anonimowe, może ktoś coś sobie, prawda, przypomni, czy będzie wiedział o tych osobach, coś nam opowie. Uważa Pani, że potrzebne jest to lokalnej społeczności? No oczywiście, że tak. To jest przecież historia tutaj tej miejscowości, a wiadomo, młodzież też będzie, mam nadzieję, że będzie uczestniczyć w tym spotkaniu i również będzie to taka dla nich, prawda, żywa lekcja historii. Stoimy przed piękną wystawą prac rzeźbiarskich. Cóż to za wystawa i dlaczego? Jest to wystawa prac rękodzieła artystycznego pana Jerzego Pałczyńskiego z okazji 10-lecia twórczości. Prace są przepiękne, rzeźbione w drewnie lipowym, tradycyjnymi dłutami. Dlaczego ta wystawa została umieszczona tutaj i czy właśnie dom seniorów, dom dziennego pobytu seniorów jest właściwym miejscem, ażeby te prace umieścić? I no i nasuwa się pytanie, czy jest zainteresowanie osób, które tutaj spędzają dnie? Dom dziennego pobytu jest takim miejscem wyjątkowym. Staramy się być otwarci na takie różne kontakty z lokalną społecznością. Otwieramy się na osoby z zewnątrz, zapraszamy, nawiązujemy takie pozytywne relacje i ta wystawa jak najbardziej w tym miejscu jest... Jak najbardziej to miejsce jest właściwe do tego, żeby tutaj przyjść, zobaczyć. Jesteśmy miejscem otwartym i każdy może skorzystać, w każdej chwili przyjść, zobaczyć, podziwiać tą wystawę przepięknych prac. Mili Państwo, cieszę się, że przyjechaliście do Lubaczowa na spotkanie dzisiaj w Lubaczowie, gdzie rodzina Radia Maryja Koła i biura rodziny Radia Maryja przybywają, aby przeżyć swoje spotkanie tak w szczególnym dniu. Dla naszej ojczyzny myślę, że trochę za mało wydobywana jest ta data 1 kwietnia, bo to dzień szczególny, dzień, możemy powiedzieć, zaślubin narodu z Maryją przez usta króla Jana Kazimierza. A teraz tutaj pana Wojciecha zapraszam na scenę. Pan Wojciech tutaj od lat jest osobą, która związana jest z biurem Radia Maryja w Lubaczowie. I też, panie Wojciechu, może tak, żeby nie przedłużać, kilka zdań o biurze Radia Maryja w Lubaczowie i później już zostawimy ojca z naszymi dzisiaj gośćmi. Niech będzie pochwalony Maria zawsze dziewica. Nazywam się Wojciech Mamczur. Prowadzę Biuro Radia Maryja od początku. Ja króciutko, żeby nie przedłużać. Chciałbym powiedzieć, co Biuro Radia Maryja w tym czasie robiło. A więc bardzo krótko. Najpierw założyliśmy
to biuro i stwierdziliśmy, że trzeba coś robić, a więc na początku ojciec Tadeusz Rydzyk stworzył, można tak powiedzieć, ten festiwal A to Polska właśnie, prawda? Więc rozpoczęliśmy ten festiwal, było to tylko dwa festiwale, a potem stwierdziłem, że tu trzeba będzie coś większego, więc Biuro Ave Maria założyło, nie wiem czy Państwo wiecie, na pewno wiecie, ale no zobaczymy, Narodowy Polski Festiwal Pieśni, Piosenki, Poezji Patriotycznej, Bogu i Ojczyźnie. Ten festiwal już trwa 19 lat. Będzie w tym roku 19 rok. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj zaszczyt przedstawić najlepszych sportowców i trenerów ziemi lubaczowskiej za 2010 rok. Witam bardzo serdecznie wszystkich sportowców i trenerów oraz działaczy sportowych ziemi lubaczowskiej, którzy brali udział w 10. jubileuszowym plebiscycie najlepszego trenera i sportowca ziemi lubaczowskiej. To dziś wasze święto. I tutaj, drodzy Państwo, pewnie będziemy lekką zmianę dokonywać, ponieważ mamy zamiar przedstawić sylwetki sportowców, ale również i historię plebiscytu, bo to jest jubileuszowa 10. edycja. Mamy też pewną niespodziankę. Myśmy chcieli ją troszeczkę później dla Państwa przedstawić. Ale w związku z tym, że ta niespodzianka jest bardzo niecierpliwa, bo jest w bardzo młodym wieku i podejrzewam, że młodsza niż edycja ta 10, dlatego no, dokonamy pewnej zmiany i poprosimy grupę taneczną przedszkolaków z Lubaczowa, żeby teraz wystąpili, bo płaczą do taty i mamy. Nie mamy wyjścia po prostu. Musimy to zrobić, a Państwo zachęcie ich może do występu. Kultura i sport to są właśnie te dziedziny, którymi chwalimy się na zewnątrz. To jest element promocji naszego powiatu, naszych gmin i myślę, że połączenie właśnie w tym miejscu, w Domu Kultury, imprezy sportowej, no o tym świadczy. I myślę, że dzięki Wam sportowcom, którzy wysławiacie nasze miejscowości na terenie województwa czy na terenie całej Polski, to się liczy i myślę, że każdy to z nas docenia, zarówno na szczeblu powiatowym, jak na szczeblu gminnym i myślę, że troszkę się podpinamy pod wasz trud, bo to wy pracujecie, wy trenujecie, wy męczycie się, a potem my przy okazji coś tam ukrywamy dla siebie. Szanowni Państwo, tak jak Pani Dyrektor wspomniała, już po raz 12 spotykamy się na konkursie Palmy Wielkanocnej. Konkursie, którym celem jest właśnie pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w obrzędowości ludowej, prezentacja oraz popularyzacja sztuki ludowej i rękodzieła w twórczości dzieci, młodzieży, a także
i dorosłych. Proszę o zabranie głosu panią radną Sejmiku Wojewódzkiego, panią Teresę Pamułę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, pani dyrektor, szanowni państwo, drogie dzieci. Ta wspaniała uroczystość w przededniu świąt Wielkiej Nocy sprawia, że czujemy się lepsi, doskonalsi, wspaniali. I myślę, że te święta, święta Zmartwychwstania Pańskiego, robią w nas, z nas aniołów. Stajemy się lepsi, chcemy pomagać, chcemy się cieszyć i chcemy dawać to dobro. I to dobro jest w was. Przez te piękne palmy, przez ten piękny śpiew, przez tą tradycję, którą wy tworzycie tutaj, kochane dzieci. Bardzo wielkie podziękowania dla instruktorów, dla nauczycieli za bardzo duży wysiłek i poświęcony czas i zaangażowanie. Tego nie oddadzą żadne pieniądze, ale ta satysfakcja, kiedy widzi się tą młodzież, która tak wspaniale kultywuje tradycje. Cieszanów Rock Festival. Ludzie, muzyka. W tym roku będziemy obchodzili jubileusz, czyli 10. edycję Cieszanów Rock Festivalu. Przygotowania do imprezy trwają już od kilku miesięcy. No teraz nabrały odpowiedniego tempa, bo termin imprezy zbliża się wielkimi krokami. Możemy już powiedzieć, ogłosiliśmy niedawno, że zagrają dla nas między innymi w tym roku w Cieszanowie takie zespoły jak Lux Torpeda, Laocze, Pijama Porno, Hańba, Deserter, Inkwizycja. Oczywiście dojdą do tego kolejne zespoły, które będziemy ogłaszać w drugiej połowie kwietnia. Serdecznie zapraszamy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach. 3 maja o godzinie 19 odbędzie się koncert piosenki autorskiej Kingi Suchory i Tomasza Gnapa. Maj to także miesiąc warsztatów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Oleszycach. Serdecznie zapraszamy do zapisów na warsztaty makramy, które odbędą się 9 maja. Sploty podstawowe lub 16 maja wyplatanie kwietników, a także na kurs wyplatania łapaczy snów, który odbędzie się 23 maja w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Oleszycach. Zajęcia poprowadzi pani Agnieszka Krupa. Więcej informacji znajdziecie państwo na stronie internetowej www.oleszyce.pl. Serdecznie zapraszamy. Witam państwa bardzo serdecznie. W imieniu Stowarzyszenia Twórców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej chciałabym zaprosić wszystkich mieszkańców Lubaczowa i okolic na wielkanocny jarmark rękodzieła artystycznego organizowany na rynku w Lubaczowie 13 kwietnia, to jest sobota, od godziny 9:00. Na jarmarku prezentować będziemy wyroby rękodzielnicze, przede wszystkim serwetki, palmy, kurczaczki, różne pisanki, koszyczki ręcznie wykonane. Także bardzo serdecznie państwa zapraszamy. Ponadto oprócz naszych wyrobów, również wyroby będą pokazywać dzieci i młodzież z pobliskich szkół i placówek. Kto jeszcze nie ma dekoracji w domu, to bardzo serdecznie zapraszamy w sobotę. Doradzimy